I w tej chwili panowie Chodkiewicz, Cieślik, Karolczuk, sympatycy związku, twierdzą jednoznacznie, że jeżeli będziemy zapisani do tego związku, to proszę Państwa, to da jakieś potężne możliwości dalszego rozwoju Augustowa. Moje zdanie jest trochę inne. Mianowicie, kiedy zapoznałem się dokładnie z historią Związku Miast Polskich, to w chwili obecnej mówię stanowczo, że to nie jest związek dla miast konkretnych, które nie chcą się zajmować tylko polityką. W tej chwili szefem, prezesem Związku Miast Polskich jest Jacek Sutryk. Państwo słyszeliście ostatnio w wiadomościach, że ten pan jest, ma zarzuty prokuratorskie. Nie wsiąkam w to, jakie tam tematy będą jeszcze. W każdym razie ten człowiek, który jest prezesem Związku Miast Polskich, tego związku na dobre nie wyprowadzi. Wręcz odwrotnie. Ten związek będzie miał cały czas problemy polityczne. A w związku z powyższym, nie to, że ja mówię dla miasta Augustowa, że zrobili błąd, bo już pan Jacek Sutryk był tym prezesem dosyć długo, może z rok, może z półtora, nie wiem dokładnie, kiedy został powołany na to, ale w tej chwili ten związek jest polityczny, a nie gospodarczy. A ja uważam, że jeżeli zapisujemy się do jakiegoś związku, proszę Państwa, to ma mieć, miasto ma mieć korzyści takie, że wszelkie wiadomości, wszelkie tematy gospodarcze będą czołowe, a nie polityczne. A pan Sutryk jest tylko i wyłącznie politykiem, a nie gospodarzem. Co Państwo słyszycie w telewizji? Co się dzisiaj dzieje? I ja myślę, że ci panowie, którzy tak ostro występowali w tej chwili, w październiku, żeby się Augustów zapisał, to myślę, że zdroworozsądkowi nie są. Są lewicowcami w ogóle i chcą to miasto, że tak powiem, wprowadzić do organizacji, która być może się lada moment rozsypać. A w związku z powyższym, czy warto się tym zajmować? To tyle chciałem zgłosić do władz miasta Augustowa, że za bardzo się pospieszyli, nie bardzo się zorientowali co i jak, a w tej chwili to wszystko naprawdę jest w potrzasku wielkim. W związku z powyższym, przemyślmy jeszcze raz tę sprawę i przeanalizujmy. Być może, że władze miasta, które to zgłosiły, czyli tych trzech panów, którzy są, że tak powiem, przywódcami miasta Augustowa, zbłądzili. Tyle co do tego tematu. Dziękuję bardzo.